Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Otwieram 39. sesję Rady Gminy Jedna-Letnictwo. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Witam koleżanki i kolegów radnych, a w imieniu Państwa i swoim własnym witam Pana Piotra Leśnowolskiego, wójta gminy Jedna-Letnictwo wraz z pracownikami urzędu. Witam sołtysów i przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, w materiałach otrzymaliście proponowany porządek obrad. Chcę zapytać, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, Pan Radny Wojewódzki. Ja miałbym taką sugestię, żeby po prostu przesunąć punkt 7 jako punkt 3, a punkt 3 jako drugi. Trzeci jako siódmy, a punkt siódmy jako trzeci. Tylko taka zmiana. Pan wójt wyraża zgodę. Uzasadnienie jest takie, że po prostu no tu pan wójt nalegał w poprzedniej sesji, żeby ta uchwała w sprawie obniżenia ceny współpożycia była jak najszybciej podjęta, także myślę, że tu jest zasadne przesunięcie tych punktów. Dla mnie to nie jest argumentacja, dlatego że czy ona będzie podjęta 10 po 10 czy o godzinie 11, to ma żadnego znaczenia, tak? Więc nalegałem, nie nalegałem. Po prostu, proszę Państwa, z terminów wynika tak, że żeby ta uchwała była skuteczna, musi być ogłoszona w dzienniku urzędowym na 14 dni przed zakończeniem roku. I ten termin to jest ostateczny, jest poniedziałek i tylko tyle. A kiedy Pan otrzymał informację z GUS-u? To nie ma żadnego znaczenia. No ma znaczenie, nie, nie ma żadnej uchwały, można by było podjąć w listopadzie. Nie ma żadnego znaczenia, proszę Pana. No jest drugi raz, jest w porządku obrad, dobrze, ta uchwała, więc... Zezwala Pan na przyzwyczaj? Nie widzę takiej potrzeby. No również jest... Każdy z tych punktów jest ważny. Dziękuję za odpowiedź, dziękuję bardzo. Proszę. Natomiast, proszę Państwa, chciałbym tutaj rzeczywiście brakuje mi... Chciałbym dodać punkt 11, znaczy po punkcie 10, jako 11 sprawy różne i 11 był punktem 12. Chciałem jeszcze, proszę Państwa, już tak jestem przy głosie, powiedzieć, że w dniu wczorajszym pan starosta zwołał na dzień dzisiejszy, powiadomił nam w dniu wczorajszym, że dzisiaj na godzinę 12 zwołuje takie bardzo pilne spotkanie wszystkich wójtów starostwa powiatu radomskiego. To spotkanie dzisiejsze musi się odbyć, ono jest bardzo ważne przed dyskusją, która będzie się toczyć w sprawie regionalnego instrumentu terytorialnego, w sprawie wspólnego rozwoju czy współdziałania miasta Radomia i gmin ościennych. W poniedziałek z prezydentem miasta Radomia, właśnie u prezydenta miasta Radomia. Także ja za chwilę Państwa będę musiał opuścić, natomiast jest Pani sekretarz, będą pracownicy, którzy także na pytania w sprawach różnych będą mogli odpowiedzieć, jeśli nie, to my będziemy uczynnie popisali. Panie bardzo proszę. Panie wójcie, bardzo nam jest przyjemnie, że Pan dziś wprowadza punkt sprawy różne. Poprzednia sesja właśnie odbyła się dlatego, że nie było tak. Punktu wnioski, zapytania od mieszkańców i radnych i spraw różnych. Przede wszystkim. Także myślę, że dziś jest pewne, czy to wprowadzimy, czy nie wprowadzimy, to Pan nie będzie. Dziękuję.
ale to jest decyzja pana wójta i musimy uszanować decyzję pana wójta. Pan przewodniczący Kurowiecki, ale pan poproszę. Nie wiem, czy o to procedowanie, panie przewodniczący, w kasecie sesją zwyczajną, czy na zwykłym zdarzeniu? To jest taka sama sesja, jak poprzednia sesja. Poprzednia też nie wiem. Nie, to jest taka, którą się odbyłem w trybie w ciągu 7 dni, panie przewodniczący. Tak, bo sesja jest na zwyczajną, to sesja, tak jak jest napisane w ustawie o samorządzie gminy. Ustawa, sesja nadzwyczajna może być zwołana z dnia na dzień, nawet na telefon ustny po prostu. A to jest w trybie takim, jak jest przewidziany, tak jak państwo zwołali sesję na dzień 19, czy kiedyś tam już nie pamiętam. W takim samym trybie jest zwołana sesja, panie przewodniczący. W takim razie, jak będzie wyglądać porządek obrad? Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/88/2013 Rady Gminy Jednia Jednisko z dnia 5 listopada 2003 w sprawie realizacji inwestycji gminy. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Jednia Jednisko i Spółką Wodociągi Miejskie w Radomiu, spółka z OO powierzającej spółki C. Wodociągi Miejskie w Radomiu, spółka z OO, realizację zadania własnego gminy Jednia Jednisko zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jednia Jednisko do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalny. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy Jednia Jednisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy, nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Brzosów, gmina Jednia Lewnicko. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów w Sołtycach i Siwskim. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu gminy Jednia Lewnisko. Punkt jedenasty. Sprawy różne. I punkt dwunasty. Zamknięcie obrad. Tak się przedstawia porządek obrad, które zgłosił pan wójt Piotr Sznowolski. Słucham pana, panie radny. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Czy w trakcie obrad sesji, kiedy sesja jest rozpoczęta i pan wójt zgłasza dodatkowy punkt w porządku obrad, czy tego nie musimy głosować? Wydaje mi się, że to jest tak zwana autopoprawka, panie przewodniczący. Panie radny Lewandowski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, na ostatniej sesji zwracaliśmy, aby szkoły paragrafy toczyły się różne spory i radziłabym, żeby cofnąć się do tego zapisu paragrafu 1a ustawy o samorządzie gminnym, prawda, z artykułu 20 i tam pisze, że owszem może, ale te warunki są spełnione, czyli wójt wyraża zgodę, a musi przegłosować. Ja bardzo proszę panią prawnik o ustosunkowanie się. Dzisiejsza rada jest zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3.
zgodnie z którym na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy przewodnicząca obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni do dnia złożenia wniosku. Zgodnie z punktem 4 wyżej wymienionego artykułu do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie stosuje się przepis 1a, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zgodnie z artykułem 1a, artykułem 20.1a Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W związku z tym, że ta Rada zwołana jest w tym trybie, do zmiany porządku obrad wymagana jest wyłącznie zgoda wnioskodawcy. No tak. Pani przeczytała artykuł 1a bezwzględną ilością głosów przegłosowanych. Sama Pani przeczytała. Nie może być to wpłaciało do poprawki. W sesji Pan mecenas właśnie tłumaczył. To jest ten sam. Sytuacja była ośrodna. Identyczna. Byśmy wniosłamali. Większość ustawowa Rady plus zgoda wnioskodawcy. Ale większość ustawowa Rady jest zmiana wymagana. I nie ma dyskusji. Artykuł 4 z artykułem 1a się łączą w tym momencie. Proszę Państwa, więc ja proponuję, ponieważ to jest mój wniosek, żebyśmy nie przedłużali i nie toczyli zbędnej dyskusji, bo Panie Przewodniczący, proszę podać pod głosowanie. Bardzo proszę. Kto jest za wprowadzenie punktu sprawy różne do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Głosowanie. Ej, kto jest przeciw? Przepraszam bardzo. Raz, dwa, trzy, pięć. Kto się wstrzymał? Przechodzimy do punktu drugiego, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/88/2003 Rady Gminy Jedlarek-Nisko z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie realizacji inwestycji gminnych. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pana radnego. Mam pierwsze pytanie. Kto pisał uzasadnienie do tej uchwały? No, pasowałoby wiedzieć, kto się tym podpisze. Chcielibyśmy im zadać pytania. Jak uzasadnienie? Proszę pytać.
A to którzy pani decyduje? Jest pani, jesteśmy my, proszę. No ja myślę, że powinniśmy to podpisać. Ale dobrze, pytajcie państwo. Nie, ale czy otrzymamy tylko to uzasadnienie? Proszę pytać o rząd gminy, panie. Ja pytam, bo ja nie wiem, że więc zadałem pytanie, dlaczego nie ma podpisu pod uzasadnieniem? No nie ma, bo nie ma, bo widocznie nie napisane, ale w takim razie bardzo proszę pytać o rząd gminy o sprawie uchwały, którą podejmuję. Ale czym skutkuje niepodjęcie uchwały? Czym skutkuje? Uchwała, z tego co wiemy, uchwała nie powinna być w obrocie prawny, dlatego że zmieniły się podstawy i ta uchwała już nie ma racji bytu z uwagi na stanę prawa. A czy państwo macie propozycję jakiejś innej uchwały w zamian? W zamian nie można takiej uchwały podjąć, czyli jeżeli byśmy taką samą chcieli podjąć, to znowu łamiemy prawo, a nie o tym. Na innych paragrafach powiedzmy. A nie ma takich tych paragrafów, nie można w tym trybie. Proszę państwa, nie może Rada Gminy upoważniać wójta do rzeczy oczywistych. Nie może, bo jeżeli coś jest w kompetencji wójta, to nie można do tego dawać jeszcze upoważnienia przez Radę. O, i to jest cały problem. A czy te umowy, które były zawierane na podstawie tej uchwały, będą ważne? Do dzisiaj są ważne te, które były zawierane. Bo ta, ona była w obrocie prawnym. Funkcjonowała i są ważne. Które przepisy prawa się zmieniły, że ta uchwała już nie ma? Jest panu uzasadnienie zapisane. Nie, jest zapisane wyżej. Nie ma. Które przepisy prawa? Ale ja panu nie będę czytać, pan tutaj się nic nie da. Dlatego, że inaczej bym powiedziała, proszę wrócić do roku 2003 i przeczytać sobie artykuł 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym i przeczytać, gdzie jest tam możliwość upoważnienia wójta do zawierania umów cywilnoprawnych. Proszę tam odszukać takie upoważnienie, kiedy rada taką uchwałę sobie wygląda. Czyli ta uchwała była o tym ważną od samego podjęcia? Czyli pani starnicza, pani starnicza na sesji, musimy się wracać, po prostu my szukać... Nie musicie państwo. Uchwała była podjęta w oparciu o artykuł 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie, który mówi, do czego jest, może rada upoważnić. Proszę znaleźć tam przepis, bo to jest państwa upoważnienia, wy dajecie upoważnienia, a zatem widzicie, że możecie dać wójtowi upoważnienia. Proszę znaleźć przepis, z którego wynikało, że można było wójta do wójta upoważnić. Jak państwo nie uchylicie, ktoś inny to uchyli, bo nie ma innego miejsca. A to jest po stronie rady, bo ponieważ rada dała upoważnienia, tak samo jakby dzisiaj rada dała upoważnienie, które no nie jest, nie wynika z przepisu. Panie starnik, nie chodzi o to, czy uchylić, czy nie uchylić. Nie chodzi o to, żeby zrobić komuś na złość, tylko chodzi nam o to, żebyśmy byli pewni tego, co dziś zrobimy. Czy co w zamian, dlaczego, tylko to. W zamian są umowy podpisywane cywilno-prawne i to jest zgodne z prawem. Są podpisywane w zamian umowy z mieszkańcami i to wolno wójtowi robić, nie musi mieć do tego upoważnienia prawne. I wtedy też to było wolno i było tak robione, tylko przywoływano w umowie podstawę prawną wynikającą z uchwały. A nie trzeba było ich przywoływać, bo wójt zarówno ten, jak i wcześniej, w poprzedniej kadencji zaczynając podróżować się, mógł takie umowy podpisywać bez konieczności stosowania wyjaśnienia. Pani radna Renata Fase cieszy. Dwa zdania. Proszę bardzo. Ja chciałam się odnieść do tej uchwały, bo nie wiem, czy sobie państwo radni przypominacie sytuację, kiedy komisja rewizyjna zajmowała się sprawą pana Kazimierza Karteckiego skargą dokładnie. I kiedy właśnie ja na sesji, na tej sali powiedziałam do wszystkich, do obecnych, łącznie do pani, do pani Wójta, że ta uchwała powinna dawno z obrotu prawnego wyjść. Wtedy państwo upieraliście się, że nie mam racji. I zobaczcie państwo, jak ile czasu musi upłynąć. Trzeba było. Ile czasu musiało upłynąć, żeby w 2003 roku. Nie byłam radną wtedy. A w 2007 nie podejmowałam uchwały. Nie zajmowałam się go skargą. Proszę mnie przerywać. Nie zajmowałam się wtedy, ponieważ nie pracowałam w takiej komisji, ani też nie byłam w 2003 roku radną. Kiedy do mnie trafił problem, a konkretnie skarga, zajęłam się konkretnie, tak jak wszystkimi innymi sprawami. I kiedy tu mówiłam państwu na sali,
do nikogo nie docierało, a Państwo zaczytaliście moim słowom. Dzisiaj jest wynik taki, proszę mnie przerywać, że cofamy się, że jednak miałam rację, a ta uchwała na dzisiejszej sesji, proszę powiedzieć radnym prawdę, dlaczego trafiła na dzisiejszą sesję i czym jest spowodowana. Czy nie wpłynęło do Państwa żadne pismo z innej instytucji? Nie. Nie. Dziękuję bardzo. Też nie wpłynęło. Ja takiego pisma nie znam. Powiem dalej. To jeszcze wtedy, jak Pani radna na to zwracała uwagę, nie umiem w czasie powiedzieć, ale od jakiegoś czasu i to już dlaczego, wójt nie podpisuje umów w kontekście tej. Podpisuje umowy w kontekście innej, które też są nie do końca zgodne. Dobrze, może nie będziemy rozpatrywać, które są zgodne i niezgodne. Ja tylko chcę. Tak mi się wydaje, to jest tak zwana martwa uchwała. Czyli jest, bo jest, ale na tej zasadzie się nie podejmuje się żadnej decyzji. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to w takim razie zamykam dyskusję. Proszę o wydanie projektu uchwały. Uchwała nr 39, łamane przez 215/2013 Rady Gminy Miarowisko z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 7, łamane przez 88/2003 Rady Gminy Miarowisko z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie realizacji inwestycji gminy. Podstawa prawna. Rada Gminy Jednialewnisko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 7, łamane przez 88/2003 Rady Gminy Jednialewnisko z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie realizacji inwestycji gminy. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za głosowanie oddano 14 głosów, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Jednialetnisko i Spółką Wodociągi Miejskie w Radomiu, Spółka z o.o. podwierzającej Spółce Wodociągi Miejskie w Radomiu, Spółka z o.o. realizację zadania własnego Gminy Jednialetnisko z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Bardzo proszę Pani Radna Mariola Bochenka. Proszę Państwa, kwestia była tutaj już poruszana na wcześniejszych sesjach. Pan mecenas wraz z udziałem drugiej informacji. Natomiast ja mam jeszcze pytania do Pana Wójta. No zaraz do Pana mecenasa nie ma, do Pana Wójta. Co będzie należało do zadań wodociągów miejskich w Radomiu w ramach zawartej umowy? Na jaki okres będzie zawarta umowa? Czy wiążą się z tą umową jakieś skutki finansowe? I jeszcze mam jedno pytanie odnośnie paragrafu drugiego projektu uchwały, a w części dotyczącej upoważnienia wójta do podejmowania wszelkich form rozporządzenia na czas nieoznaczony przez gminę na rzecz wodociągów miejskich w Radomiu z składnikami majątkowymi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz nieruchomościami, na które są posadowione objęte umową te nieruchomości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa zadać, czy prosimy o odpowiedź? Prosi kolega, żeby powtórzyć pytanie. Zapisaliśmy sobie te konkretne pytania, bo bardzo mi się podoba, to są takie pytania ważne. Co będzie należało do zadań wodociągów miejskich w Radomiu w ramach zawartej umowy? Na jaki okres będzie zawarta umowa? Czy wiążą się z tą umową jakieś skutki finansowe? Co należy rozumieć przez zapis paragrafu drugiego projektu uchwały w części dotyczącej upoważnienia wójta do podejmowania wszelkich form rozporządzania majątkiem z
składnikami majątkowymi sieci potężno-kanalizacyjnej i nieruchomościami posadowionymi na czas trwania tej umowy. Panie radna, radna. To wszystko, co czytałam moja przedmówczyni, pani Mario, jest jak najbardziej wygodne. Niemniej jednak te wszystkie informacje zawierają się po prostu w umowie. Proszę Państwa, została mi przedstawiona uchwała, która powołuje się na jakąś umowę X. X po prostu. Śmiesznym jest i kuriozalnym to, że ktoś nam przedstawia uchwałę, powołując się na umowę, której są radni nie miał możliwości się zapoznać. Jest to głosowanie po prostu w ciemno. Ja w tym momencie bardzo proszę pana wójta, żeby taką umowę nam tu przedstawił, taką umowę, którą zamierza podpisać, taką umowę poświadczoną przez radcę prawnego, potwierdzoną przez radę zaginacji prawnej starej wymowie. Nie wyobrażam sobie dzisiaj podjąć jakąkolwiek decyzję, nie widząc warunków umowy, bo to jest najważniejsze, proszę państwa. To, co jest napisane w ustawieniu uchwały, że dajemy jak gdyby wójtowi wszelaką rozpiętość, rozporządzanie mieniem, to jest nie do przyjęcia. My nie jesteśmy dziećmi pięcioletnimi, że nam się podstawia takie dokumenty do przegłosowania. To są zbyt poważne rzeczy, żeby postawić to w ten sposób. Druga sprawa. Interesowałoby mnie, ile kosztuje rocznie utrzymanie tej sieci wodno-kanalizacyjnej. Bo to jest też bardzo ważny element i prosiłabym panią sprawę, żeby tutaj odpowiedziała na pytanie. I ja powiem krótko. Jeżeli nie zobaczę umowy, nie podejmę dzisiaj decyzji za głosowanie, w ogóle nie będę głosowała. Nie będę brała udziału w głosowaniu. Bo rzecz najbardziej istotna nie została nam przekazana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa, zabrać głos jeszcze. Pan przewodniczący Rubiecka, bardzo proszę. Powiem tak, że dziwią mnie pytania pani radnej Bocheńskiej. Jako przewodnicząca odpowiedniej komisji to powinna zrobić spotkanie tej komisji z panem wójtem i te pytania wszystkie zapytać wcześniej. Dzisiaj byłaby tu już gotowa odpowiedź, byśmy wiedzieli, to nie jasność. Natomiast pytanie na sesji, no to myślę, że inni radni mogliby dopytywać w ten sposób. Natomiast zdziwienie jest moje właśnie szansą duże zachowanie pani radnej Bocheńskiej. Czy się pytam, kiedy było tyle czasu i to właśnie jest to temat kamienicze. Nie wiadomo, na jaki temat komisje obradują. Mamy jakieś tematy do sesji, a komisje albo nie obradują, albo nie rozumieją na inne tematy. Jaki ma związek, jaki ma sens działanie, przepraszam, komisji. A poza tym charakterystyczna rzecz, że akurat pod tą projektą uchwały się podpisała pani skarbnik, gdzie akurat no, nie ma tu podanej wartości, że ten przekręt jest bar. Czyli ile to warto się tego pani dziękuję bardzo. Proszę panie przewodniczący, muszę zareagować panie Borowieska o przekrętach. Panie wójcie, udzielę głosu. Przepraszam. Proszę udzielić głosu. Dobrze. Ja zacząłem rozmawiać. Mówić i dopiero nie wypowiedzieć. Bardzo proszę panie wójcie o zabranie głosu. Ja bym prosił, żeby pan panie Borowieska ważył słowa. Jestem panie. Żeby pan, panie przewodniczący, radny, ważył słowa. Żeby pan ważył słowa, to co pan mówi. Bo proszę pana, to co się działo w poprzedniej kadencji, kiedy pan zasiadał w tej samej radzie, nie nazywał pan przedmiotami. Także bardzo proszę, niech pan ważył słowa. Dziękuję bardzo. Mimo ten głos pani radnej, to chciałem zauważyć, że tego typu pytania bardzo często były i na komisjach, i ponad po raz który były ponawiane na sesji. I państwo to mieli. I nagle pan tu się zrobił ozdrowicielem sytuacji, panie przewodniczący, która wiedział. Pani radna Mariola Bocheńska, bardzo proszę. Panie, ja mam do pana Tadeusza całą sprawę. Panie Tadeuszu, nigdy pan nie wierzył temu, co mówią komisje i jak pracują w komisjach. Zawsze pan podważał każdą jedną komisję. W związku z powyższym, jaki to ma związek? Czy ja na komisji to omawiałam, czy nie? Chciałam, żeby wszyscy radni usłyszeli to od wójta albo od pana mecenasa Blasku, ponieważ o tym była już mowa. Pan wprowadza w tym momencie sprzeczne porozumienie. Dziękuję bardzo. Pan wójt jeszcze bardzo. Proszę państwa, ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, że właśnie nie tylko w tej, ale i w tamtej kadencji radnych i w poprzedniej kadencji radnych. My mówiliśmy, jaki jest problem właśnie z tą siecią w tych miejscowościach. Otóż sprawa jest nieuporządkowana na tyle, że nikt tak naprawdę do tej pory nie wie, dlaczego radą ma
100% korzyści, bo zbiera za wodę i ściepi, natomiast my ponosimy wszystkie koszty. Jeżeli pan to nazywa przekrętem, uporządkowanie sprawy, to proszę pana, no, gratuluję myślenia. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Grobieska. Ja wrócę, że się stosunkować i przypomnę pewne fakty. Pierwszy fakt jest taki, że nie kto inny, tylko pan jeszcze ówczesny naczelnik Wydziału Stajni powiedział na Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której ja byłem członkiem. I myślę, że jak będziemy zwrócić uwagę pani radna Stolecka, to potwierdzi i radny Bogowski również. Powiedział tak. Ustaliliśmy z panem wójtem i z panem przewodniczącym, że oddajemy całą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do Radomia. Pamiętam panią, które znowu tak było? Czy pani radna? Tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Na komisję naszą przestrzegania prawa, kiedyś tam byłem członkiem, został poproszony pan wójt z gminy Jastrzębie. Radom Jastrzębia złączona do kanalizacji wody źródła własnej, kanalizacja włączona do Radomia, do oczyszczalni leśowej. Pan mój nie miał naciskany, jak sam własny wolę powiedział tak. Nie uważam, że żadna rada, a przynajmniej ja jako wójt, żebym oddał komuś cokolwiek za darmo. Bo to mogą być różne dzisiejsze konsekwencje. Poza tym jeszcze dodał, że no troszeczkę się sparzy na tej umowie z miastem, bo nie tak powinno być, nie tak miało być, a zostało to inaczej. To jest druga kwestia. Także tutaj myślę, że... A poza tym jeszcze trzecia kwestia. Nie tak dawno, trzy sesje może też. Niech to inny tylko pan mecenas bardzo. Przy projektowaniu po prostu mowy. Wszędzie przedstawił taką sprawę. Ja to przeciwnie uważam, że zaprawimy do przygotowania uchwały, czy umowy, czy czegokolwiek innego i tyle. Okazało się, że pan prawnik, co są podziękowałem wtedy, powiedział tak. No nie możemy w żaden sposób niczego oddawać, tym bardziej, że gdybyśmy oddali, to nawet może grozić przy sprawach prokuratury. Także tu jest majątek nie wiadomo jaki, oszacowany, jak tu się mówi, że nie są porządkowane sprawy. Wiele rzeczy było nieporządkowane, wiele się już porządkowało. Przypomnę tylko, że będzie wodę. Kiedyś Słupica, Maryno było przyłączone do Pionek, teraz już są do Jedni, Antoniówka czerpała wodę z Radomia, teraz Szczotki z Jedni. Także pewne rzeczy można zrobić, trzeba to porządkować. Do tego muszą być odpowiedzialni. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ponieważ pan mnie wywołał, że pan naczelnik stanie mnie zgodnił ze mną. Pana, ja mam jeden z 15 głosów. No to mógł ze mną uzgodnić. Co ja mam, jaki mam wpływ na to, na pozostałych 14 osób, które będą głosować. Rozmawiał na ten temat, ale byłem świadkiem tej rozmowy, ale żadnych uzgodnień nie mógł ze mną prowadzić, bo on nie miał takich uprawnień i ja też takich nie, nigdy nie miałem takich uprawnień, żeby uzgodniać. Pan radny Maciej Kończyk. Jeszcze takie pytanie, czy podejmowana uchwa upoważnia wójta do oddania majątku za darmo? Czy upoważnia, czy nie? Kto powiedział, że za darmo? Ale ja się pytam. Czy upoważnia, czy nie? Tylko tobie interesuje. Czy daje takie... Czy daje takie... Majątek jest cały czas... Ale ja tylko pytam. Tak, czy nie? Nie do oddania majątku. Majątek czyli, jest gminny. Czyli uchwała nie upoważnia do oddania gminy, majątku. Gminny majątek pozostaje. Dobrze, i to chciałem wiedzieć. Dziękuję. Ale no, się unosić, ja tylko to chciałem wiedzieć. Pan wójt. Proszę państwa, więc ja proszę, żebyśmy nie manipulowali słowami i faktami. Chcemy uporządkować kwestie, powiem kolokwialnie, sieci w Sadkowie i tam okolicznych. Tej sieci, która w roku chyba 89 była budowana i jest włączona do Radomia. To oczywiście pan radny Kropieska mówi, że porządkujemy sieć wodociągową, ta, która była włączona do Radomia, teraz jest do Jedni i do Pionek i jest włączona do Jedni.
One były zawsze, od dawna są zasilane jak gdyby dwustronnie. Jeśli nam brakuje wody tutaj na naszym terenie, możemy albo zasilić się wodą z Czarnej, z Ujęcia, albo z Radomia. Natomiast z siecią kanalizacyjną sprawa nie jest taka prosta, bo nie da się przełączyć sieci teraz z Sadkowa, tej sieci, o której mówimy, do oczyszczalni ścieków w jednym letnisku. Nie da się. I proszę Państwa, sytuacja nie może wyglądać inaczej, bo w tej chwili inkasenci, tak jak powiedziałem, chodzą w tamtej miejscowości i inkasują za ścieki i za dostarczoną wodę. Natomiast my ponosimy wszelkie koszty, ale za chwilę będzie sprawa wyglądała inaczej, bo wodociągi miejskie chcą znaleźć, znaczy posunąć się do takiego rozwiązania, właśnie jak jest z piątkami, że jest jeden licznik na wodociągu, piątki spisują ten licznik, a wy mówią do sobie, zbierajcie teraz od mieszkańców. Proszę Państwa, nie bilansuje się to w żaden sposób. I to samo zrobią wodociągi. Założą jeden licznik na wodociąg, drugi licznik na ścieki i nie będą inkasenci chodzić po miejscowości i od mieszkańców zbierać opłaty. Będziemy płacić po prostu za odebrane ścieki i za dostarczoną wodę. Dziękuję. Pan radny Borkowski. Ja mam takie pytanie. Czy ta umowa jest już przygotowana? To może tak, bo to porządkuje, że oczywiście mamy projekt umowy, ale jak Państwo wiecie, żeby zapisać umowę, to potrzebny jest konsensus dwóch stron, czyli musi być zgoda wodociągów i musi być zgoda nasza. W międzyczasie taką umowę przekazaliśmy do wodociągów, myślę, że to co najmniej 1,5 miesiąca temu. I ona jest tam w trakcie, no, obróbki, o tak powiem. Myśleliśmy, że tak, że jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę, my będziemy tą umowę, badać już uchwałę, przygotować no, rozbieżności jakieś ustalać i ją uzgadniać. Natomiast ten projekt nasz nie jest tak, jak Pani Radna sobie życzyła, żeby to była wersja ostateczna i uzgodniona, dlatego że nie może być. My jeszcze tak, no właściwie podstaw takich nie mamy, nie mamy uchwały. Czyli robimy na razie z wyprzedzeniem. To znaczy ja myślę bardziej. W związku z tym chciałabym wrócić na chwilę do projektu uchwały. Proszę przeczytać uchwałę samej wstępu. Umowa jest w sprawie zawarcia uchwały, w sprawie zawarcia umowy pomiędzy gminą a spółką powierzającej spółce realizację zadania własnego. Ja chciałam to dobitnie podkreślić, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi. My nie dajemy majątku, tylko przekazujemy zadanie. Zadanie polegające na doprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków w ramach sieci, która znajduje się w obrzeżach miasta Radomia, którą jeszcze wymiany określić chodzi. To, co wiecie Państwo, że do tej pory spółka to robi, a my tylko ponosimy koszty. W paragrafie pierwszym jest zapisane, że Rada Gminy wyraża zgodę na powierzenie przez gminę zadań własnej gminy z zakresu zaopatrzenia wody i rozprowadzenia ścieków z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze w oparciu o umowę. Czyli my powierzamy zadanie, natomiast nie przekazujemy majątku. I to chcemy jasno podkreślić. Majątek zostaje gminy i będzie on zawsze gminy. Natomiast powierzenie spółce polega na tym, że dajemy zadania, dajemy narzędzia do realizacji tego zadania, a tymi narzędziami jest sieć. Tak to się ładnie mówi. Spółka w oparciu o to będzie robiła to, co robi do tej pory. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji by było po prostu przedstawienie Radzie umowy, która już by była uzgodniona z wodociągami miejskimi, żeby się Rada z nimi zapoznała i wtedy podjęła decyzję ostateczną. To by było chyba najlepsze rozwiązanie. I wtedy byśmy wiedzieli co, gdzie, kto z kim i na jakich zasadach. Takie jest moje zdanie. Pan
Panie przewodniczący, podnosiłem wcześniej, przepraszam, podnosiłem wszędzie dłuższy czas. Pan Borkowski radny zabrał głos bez udzielenia głosu. Teraz pan kolejno, dlaczego pan nie wie? Ja chciałam powiedzieć pani starnie właśnie w tej sprawie. Ja widziałem, że pani Renata Pasek podnosiła rękę. No to może na filmie zobaczymy. Ale nie będziemy, panie przewodniczący, na poprzedniej sesji apelowałem o spokój i pokój. Wie pan, gdzie dzisiaj powinniśmy być? Na pogrzebie tego, który zmarł. Bo pana żona pracowała z matką tego chłopca. A to jest mój sąsiad, a ja muszę tu siedzieć. Apelowałem, a to tak wyszło. Wie pan, nieszczęście było. A pan w dalszym ciągu przeciąga i utrudnia prowadzenie sesji. Panie Radna, na jaka bardzo proszę. Ja chciałam się odnieść do pani skarbu. Pani skarbu, nawiązując do tego, co pani powiedziała wcześniej. Pani mówi wszystko połowicznie i nie do końca. No, czytając dalej tą uchwałę, bo pani odniosła się do pierwszego punktu. Dobrze, podejmijmy tą uchwałę. No, rzućmy w ogóle punkt numer 2 i będzie w porządku. Paragraf 2. Bo my nie będziemy głosować, tu mogę stwierdzić, bo dalej paragraf 2 o tym mówi, o zawarcia umowy pomiędzy gminami, a nie znamy jej treści, proszę pani. Dobrze, przekażmy te sprawy z tego, ale nie przekażmy, nie upoważnijmy mój tak zawarcia umowy, to jest to Przez tą chwilę, proszę państwa, mamy taki stan, że radą wykonuje zadania bez umowy, bez uporządkowania spraw. Panie wójcie, ale my nie możemy stwierdzić odniesienia do umowy, której nie wiemy. Ale pani radna, a wodociągi nie chcą rozmawiać, jak nie ma upoważnienia. Nie będą zatrudniać sztabu prawników, konstruować umowę, żeby bez upoważnienia. Panie wójcie, zróbmy w ten sposób. Niech wodociągi skonstruują umowę, a pan ma tą umowę, jak oni sobie życzą. Pan ma umowę przedstawić na sesji, a my wtedy podejmiemy decyzję. To będzie rozsądne. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Borowiecki. Proszę bardzo, pan wójtu powiedział o manipulowaniu faktami. No to panie wójcie, proszę to robić o siebie. Ja zapytam pana wprost. Czy pan skierował pismo do wodociągów miejskich z zapytaniem takim? Czy chcą od nas przyjąć te instalacje? Czy chcą odkupić, wydzierżawić, użyczymy, czy oddać i dam im za darmo? Jaką pan odpowiedź otrzymał? Bo mi się wydaje, że pan otrzymał odpowiedź, że chcą to wziąć za darmo. I tak to wygląda. Jest takie pismo, czy nie ma? Proszę pana, prosi panu, jak wiele rzeczy, tak jak i ta sprawa, się panu wydaje. Proszę państwa. Czy jest takie pismo? Proszę państwa, sprawa jest prowadzona od prawie roku. Sprawą zajmują się prawnicy jednej i drugiej strony. W tej sprawie było spotkanie u prezydenta miasta Radomia. Tą sprawą zajmuje się pani skarbnik. Tą sprawą zajmuje się pani Iza Kledna, Aneta Moszonek i Bona Wojciechowski. To nie jest tak, panie radny, jak pan sugeruje, że wójt napisał, proszę państwa, chcecie za darmo albo chcecie wziąć, to weźcie od nas to. Jedno pismo i koniec dyskusji. Dlatego ja panu nie odpowiem na to pytanie, dlatego że w tej kwestii było kilka propozycji, różne rozważania, różne warianty, różne dyskusje przez rok czasu na różnych spotkaniach. Tego się nie załatwia jednym pismem czy jednym spotkaniem. Ale to ja panu pomogę to pismo, bo nie mam, nie wziąłem go ze sobą, bo chętnie go pokażę. Jak to, że zresztą radni pan? Ja mam. No właśnie, proszę. No to proszę przyjrzeć się tego. My to mówiliśmy na poprzedniej sesji, panie przewodniczący. Dawaliśmy państwu pismo. Mówiliśmy, z jakim pismem wystąpiliśmy do wodociągu, jaką daliśmy odpowiedź. Państwo przyjęli to do wiadomości. Na pewno jest w protokole to zapisane. Przekazaliśmy do wiadomości nasze stanowisko i dalej prowadzimy rozmowy. Doszliśmy do etapu, który pan mecenas Blasło państwu prezentował na sesji, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie majątku w gminie i myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy, zarówno państwo radni, jak również i my, jako urzędnicy, że to jest rozwiązanie najrozsądniejsze.
zostawić majątek, przekazać zadanie, ale sieć musi być w dyspozycji wodociągu. No, wodociągi muszą ją utrzymywać, konserwować, remontować, dawać zezwolenia na podłączenie się, a także być może i modernizować. Bo jeżeli będą dawać pozwolenia na podłączenie się do sieci, to trzeba przebywać na sieci. W którymś czasie musi być większa rura, czy trzeba zmodernizować. I to jest, bym powiedziała, naszym celem, żeby przekazać sieć, natomiast pozostawiając, żebyście Państwo spokojnie spali, a my również. I doszliśmy do tego etapu. Natomiast jeżeli chodzi o umowę, oczywiście umowa jest już tam od iluś miesięcy wertowana. Mamy w przyszłym tygodniu spotkać się już, bym powiedziała, na takim szczeblu, żeby rozmawiać na temat rozbieżności, bo to nie jest tylko sama umowa. Tylko w trakcie, jeżeli byśmy oddawali sieci protokołem, to by trzeba było przekazywać jakby do użytkowania. Trzeba określić, w jakim stanie. Trzeba wodociągi również nie przyjmą pokazywać, tylko muszą zrobić przegląd, protokoły odbioru, żeby ustalić stan faktyczny, ewentualnie to, co brakuje w tych sieciach, czyli są konieczności jakichś napraw, remontów, to musi być uwzględnione, bo zapisy są takie, że po iluś tam latach to może wrócić do nas, bo umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron. A zatem skoro ma wrócić, nie może to wrócić w stanie, załóżmy, pogorszonym, albo trzeba natychmiast podjąć działanie, żeby tą sieć, załóżmy, doprowadzić. I teraz mamy taką sytuację, że rzeczywiście coś z tym musimy zrobić. Natomiast przekazanym jeszcze, no, jeszcze nie nastąpi, bo techniczne przekazanie to będzie trwało. Przecież to nawet w terenie przegląd sieci wspólnie przez Komisję Urzędu Gminy Jednia, Letnisko i Wodociągów, to będzie trochę trwało. Jeżeli będzie zima, to sprawy z automatu zostaną przesunięte. Natomiast to, jak Państwo mówicie, umowy, no, w mojej ocenie, to jest moja ocena, ja bym uważała, że na przykład po domówieniu umowy, bo w tej chwili jest nasza wersja i Państwo byście tylko naszą zmianę, gdybyśmy zobaczyli wersję wodociągu i wspólną, to znaczy wspólną, bo o to chodzi, żebyśmy doszli do porozumienia i taką umowę Państwu podjęły uchwałę, że ale co szkodzi, jeżeli nie ma tej umowy, żeby napisać w tym projekcie uchwale, że ostateczną decyzję Rada podejmie po zapoznaniu się z końcową umową podpisaną między tymi. Taki projekt jest zapis, a tu nie ma takiego zapisu. To jest po prostu przekazywanie, jakby dawanie z góry w ciemno leju na to sądzić. Dziękuję bardzo, panie radny. Ja ponawiam swoje pytania i chciałabym, żeby Pan udzielił teraz odpowiedzi na te pytania. Wiąże się to z odpowiedzią częściowo Pani tutaj, Pani Krystyny, ale chciałabym, to właśnie jest, dotyczy tej umowy, tych warunków umowy, które my akurat stawiamy wodociągom. I bardzo proszę powiedzieć, co będzie należało do zadań wodociągu? Proszę Państwa, do zadań dotyczących, tak jak Pani skarbnik powiedziała, nie ma jeszcze ostatecznego kształtu umowy. Natomiast co będzie należało do zadań wodociągów? Otóż administrowanie, bieżące utrzymywanie, eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stanowiących majątek gminy Jednia Letnisko, łącznie z naprawą uszkodzonych pomp na ujęciach, hydroforniach oraz przy pompowniach ścieków, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. I właśnie przy tej okazji chciałem Państwu powiedzieć, że przykład taki z ostatnich dwóch tygodni, to jest takim przykładem właśnie klasycznym dla tego obszaru. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową w Stachowie, wartości tam około 45 tysięcy złotych.
w granicach 45 tysięcy złotych. Poza tym, że nasi mieszkańcy są zadowoleni, mają wodę, to mówimy wodociągom, proszę Państwa, proszę, macie następnych kilku klientów. Powiedzieliśmy 43 tysiące złotych nakładów, tak naprawdę nie mając możliwości odzyskania nawet jednej złotówki w jakiejkolwiek formie. Więc tutaj znów do pana radnego Górowieckiej, który no, kiedyś wyrażał się w ten sposób, no tak, dajmy, oddajmy wszystko za darmo. Właśnie w tej sytuacji to Radom jest, ma bardzo komfortową sytuację, bo nie musi ponosić nakładów, nie musi remontować, nie musi rozbudowywać. Jednia letnisko w prezencie za darmo daje kompletno kolejnych odbiorców, nie żądając nic w zamian. I to jest właśnie to kuriozum i to dobrodziejstwo gminy Jednia Letnisko. Punkt trzeci, zapewnienie ciągłej dostawy wody i niezawodnego odbioru ścieków. Punkt czwarty, niezwłoczne usuwanie awarii ujęć wody, urządzeń znajdujących się w hydrowniach i przepompowniach oraz na sieciach i przyłączach. Punkt piąty, wydawanie warunków na podłączenie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Punkt szósty, wydawanie dokumentów określających warunki przyłączenia się odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Punkt siódmy, sprawowanie bieżącej kontroli nowych odbiorców wody i nowych dostawców ścieków celem ustalenia momentu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzenia ścieków. Punkt ósmy, dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy. Punkt dziewiąty, wymiana uszkodzonych lub będących w stanie wodomierzy oraz z elementami montażowymi. Punkt dziesiąty, udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych połączeń. Punkt jedenasty, utrzymywanie urządzeń w należytym stanie oraz wykonywanie ich remontów, napraw i bieżącej konserwacji, jak również przywracanie do stanu poprzedniego terenu, na którym awaria wystąpiła, w przypadku dróg do przejezdności, a ich nawierzchni do stanu poprzedniego. Punkt 12. Całokształt spraw dotyczących prowadzenia i nadzorowania w imieniu gminy Jednia Letnisko naprawy gwarancyjnych urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Punkt 13. Zawieranie umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz prowadzenie ich rozliczenia w myśl stosownych przepisów regulaminu. Punkt 14. Uczestniczenie oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez upoważnione dyrektor organy. Punkt 15. Badanie i kontrola jakości dostarczonej wody zgodnie z regulaminem z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz likwidacja odchyleń od normy, a także udostępnienie gminie Jednia Letnisko kopii wyników badań jakości wody niezwłocznego po ich otrzymaniu z laboratorium, w którym badania te były wykonywane. Punkt 16. Prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości sprzedanej wody i odebranych ścieków oraz przekazywanie jej corocznie po zaktualizowaniu do gminy Jednia Letnisko nie później niż do końca, tutaj będzie ustalony termin, każdego roku obowiązywania niniejszej umowy. Punkt 17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności ewidencję skarg i wniosków, ewidencję awarii, ewidencję sprawozdań z kontroli spółki zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz składanie sprawozdań wyszczególnionych w zezwoleniu w terminie tam wskazanym. Punkt 18. Dalsze prowadzenie bazy danych, czyli rejestru o odbiorcach wody i dostawcach ścieków z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, adresu, nieruchomości i rodzaju świadczonej usługi będącego już w posiadaniu spółki na datę zawierania niniejszej umowy. Zgodnie z oświadczeniem spółki zawartym w paragrafie 3 ustęp 3 aktualny na datę jego zwrotu i kompletny rejestr zostanie zwrócony gminie Jednia Letnisko przez spółkę najpóźniej na zakończenie obowiązywania niniejszej umowy. Ponadto spółka zobowiązuje się do zwrotu gminie Jednia Letnisko w stanie niepogorszonym na zakończenie obowiązywania niniejszej umowy powierzonego mienia
jak również mienia, które zostanie wytworzone w celu wykonywania niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania bez względu na to, czyim nakładem to mienie zostanie wytworzone. Punkt drugi. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody pracowników i osób trzecich lub szkody w imieniu wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oraz używaniem mienia oraz do przedłożenia gminie i miasto polisy wyżej wymienionego ubezpieczenia. Punkt trzeci. Zawarcie umowy zabezpieczenia mienia majątku gminy Jednia-Letnisko przekazanego spółce na podstawie umowy użyczenia, a w przypadku zwiększenia wartości majątku przekazywanego przez eksploatację spółka będzie zobowiązana dokonywać dodatkowego ubezpieczenia przekazywanego majątku. Punkt czwarty. Informowanie gminy Jednia-Letnisko o istotnych okolicznościach realizacji umowy, w tym o okolicznościach mających wpływ na dekapitalizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Punkt piąty. Umożliwienie gminie Jednia-Letnisko przeprowadzenia kontroli stanu technicznego infrastruktury oraz przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku. Punkt szósty. Dostawa wody i odbiór ścieków w miejscowościach objętych zasięgiem terytorialnym niniejszej umowy będzie odbywać się zgodnie z regulaminem dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków każdorazowo obowiązującym na terenie gminy Jednia-Letnisko. Na chwilę zawierania umowy na terenie gminy Jednia-Letnisko obowiązuje regulamin przyjęty przez Radę Gminy uchwałą numer w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków opublikowany w Dzienniku Urzędowym Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego. Punkt szósty. Gminie Jednia-Letnisko przysługuje prawo do kontrolowania wykonywania prac objętych niniejszą umową. Spółka jest zobowiązana udostępniać osobom upoważnionym przez gminę Jednia-Letnisko pomieszczenia, obiekty i stosowną dokumentację celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. Punkt ósmy. Gmina Jednia-Letnisko ma prawo do systematycznej kontroli prawidłowości funkcjonowania wodociągów i oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, kontroli prawidłowości rozliczeń spółki z odbiorcami usług. Osoby upoważnione przez gminę Jednia-Letnisko i spółkę będą wspólnie dokonywać przeglądów sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz infrastruktury kanalizacji sanitarnej jeden raz w roku z uzgodnionym przez strony terminie celem określenia najpilniejszych prac do wykonania dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz opracowania planu remontu. Szanowni Państwo, z tego wynika, że interesy majątku, interesy gminy, jak i interesy mieszkańców w tym, co przeczytałem, zabezpieczone są w sposób należyty. Bo jak Państwo słyszeliście, to nie jest tak, że nie oddajemy, bo o tym nie było mowy, że przekazujemy w takiej czy innej formie do realizacji zadań i porządkujemy sprawy przesyłu wody i przesyłu ścieków, że oddajemy zadanie i mówimy, proszę Państwa, dziękujemy, drodzy mieszkańcy, nas to już nic nie interesuje, proszę od tej pory kontaktować się z wodociągami miejskimi. Tutaj jest bardzo wiele punktów, które mówi o tym, że mamy pełną kontrolę nad majątkiem, nad stanem technicznym, nad realizacją powierzonego zadania, nad jakością wody, nad awariami, nad terminami usuwania tych awarii i nad wszystkim, co dotyczy naszych mieszkańców. My jesteśmy dalej, jak gdyby mamy pełną kontrolę i możliwości wybierania czy możliwości zgłaszania uwag i sugestii do wodociągów miejskich, gdyby się okazało, że interesy mieszkańców zabezpieczone są, czy te zadania wykonywane są w sposób nienależyty. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności pani Mariola Majska. Chodzi o udzielenie odpowiedzi na dalsze moje pytania, już pociągnę dalej. Na jaki okres będzie zawarta umowa? Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony. Dobrze. I teraz. Bo tak. dlatego, że jest, tak jak widzieliście Państwo, możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron. Więc umówmy się, Szanowni Państwo, to jest sprawa bardzo poważna, bardzo poważne zadanie.
i wodociągi, myśmy zaproponowali zawarć umowy na rok, dwa czy trzy, wodociągi nawet nie chciałyby z nami rozmawiać. Poza tym jeszcze jedną informację chcę przekazać. Jeśli ktoś z Państwa myśli, że to jest bardzo łakomy koncept dla wodociągów miejskich, ta kanalizacja ciśnieniowa, jaka się tam znajduje, budowana w latach 80., no to jest błędna. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani Radna. Tak, kolejne moje pytanie było, co my możemy rozumieć pod zapisem upoważnienie wójta do podejmowania wszelkich form rozporządzania składnikami majątkowymi sieci wodno-kanalizacyjnej oraz nieruchomościami, na których są położone? Proszę Państwa, no tutaj chodzi głównie o rozbudowy, o wejścia na teren, o takie sprawy, które są, które spółka no, będzie musiała mieć zgodę na przykład, tak, na rozbudowę sieci. No, wrócę do przykładu. Wrócę do przykładu tej ostatniej rozbudowy sieci wodociągowej w Sadkowie. Gdyby to robiły wodociągi, gdyby tą sieć rozbudowywały wodociągi, one nie mogą występować w naszym imieniu, nie mogą dysponować gruntem, nie mogą robić tych inwestycji tylko i wyłącznie jako wodociągi, bez jakichkolwiek zgód i uzgodnień z naszej strony. Czyli chodzi tylko o rozbudowę, tak? Jeszcze jedno moje pytanie, czy wiążą się z tą umową jakieś skutki finansowe po obu stronach? Czy my będziemy też ponosić jakieś tam opłaty, czy jak będzie to? W tej chwili podnosi do opłaty. Proszę Państwa, ja mam tutaj, już Państwu mówię. $379 000 to jest z odpisem z amortyzacją, 208 000 jest amortyzacji, więc trzeba sobie odjąć 379 odjąć za okrąglenie oczywiście 208 000. To jest, proszę Państwa, 100. Proszę? Tak, to są ponad 100 000 zł. To są koszty wszelkich napraw. Jeżeli się nie zdarzy nic nadzwyczajnego, tak jak teraz musieliśmy zakupić pompę za 10 000 zł, 20 000, nie? Do pompowni w Natolinie. A Szanowni Państwo, musimy mieć świadomość, że to są sieci budowane w roku, tak jak powiedziałem, 88, 9, chyba 90, więc te sieci będą wymagały za chwilę kapitalnych remontów i będą bardzo kosztowne. Chciałbym uzupełnić tylko moje pytanie. Chodzi o to, że te skutki finansowe, czy my przekazując to zadanie wodociągom, czy my będziemy dopłacać sobie do tego? Nie, właśnie czysty nas, że powiem, czysty biznes, to już te 107 tysięcy jest na wstępie, które to są koszty, które nie będziemy, ponosić. Dziękuję bardzo. Pan Radny Lewandowski. Właśnie przed chwilą uprzedzono mnie z częścią pytania. Bo miałem właśnie zasugerować, żeby uporządkować i powiedzieć Radzie, że co leży po, po stronie naszych kosztów. Czyli ta administracja, która tam jest w Sadkowie. Nie wiem, jak dalej z miejscowości Natolin, Sadków, ale podejrzewam, że tak jak na moim terenie Myśliszewice, Groszowice, Lasowice i Rajce, wodociągi już od dawna po prostu czytają wodę, ponoszą koszty. Po naszej stronie leżałyby ewentualnie rozbudowy tych sieci, jeżeli byśmy jeżeli byśmy to po prostu przekazali w użytkowanie wodociągom, to wtedy oni by realizowali po ich stronie byłaby realizacja, rozbudowa, no przyłączanie w tej chwili. Z tym, że ja mam takie
wątpliwości, czy wodociągi. Ale jeszcze mogę, panie radny, do pana wypowiedzi. W tej chwili wodociągi odczytują nucinki, ale za chwilę mamy taką informację, pani skarbnik może powiedzieć, te odczyty będziemy my dokonywali. No, panie radzie, to już leczę się od paru ładnych lat. Tak, ale proszę państwa, wodociągi nie mają interesu, żeby im na sędzie chodzili od domu do domu, bo w tej chwili są możliwości techniczne takie, że nie, to co powiedziałem na wstępie, wodociągi założą dwa liczniki, tak? Jak mam to już. Tak, dokładnie. Czy tak jak jest w Słupicy. Podjeżdża mi basen, spisuje licznik, wystawia nam fakturę, a my musimy wysłać im basenów, żeby tą kwotę odzyskać, co powtarzam, w żaden sposób się nie bilansuje. Ja chciałem zakończyć. Właśnie sprawia tych moich wątpliwości, bo czy umowa będzie zawierała taki zapis, że wodociągi będą obowiązane do budowy sieci, bo bardzo taka duże trasy. Miały możliwości finansowe, wiadomo, że będzie im bardziej po drodze rozbudowywać swoje sieci już w obrębie miasta niż nasze Polsce. Ale mamy taką dostatkę do tej sztuki, też muszą dbać, muszą być kwoty, że to musi być w stanie. Bo to będzie zadanie. To nie jest powiedziane, że po prostu tam będzie to realizowane w jakiś tam satysfakcjonujący. Dziękuję bardzo, pan radny. Ja mam takie pytanie, w zasadzie taką sugestię. Przedstawił nam pan tutaj warunki umowy, które praktycznie nie zostały jeszcze przyjęte przez tego samego miejsca. To jest w kwestii dopiero dyskusji. I druga sprawa, jeżeli pan twierdzi, że tamta sieć jest w rozsypce ciśnieniowa, to dlaczego pan buduje u nas sieć ciśnieniową? Proszę pana, ja nie buduję u pana sieci ciśnieniowej. W gminie, chodzi mi o gminę. Jest, może przepraszam, się nie zacząłem, czy tam jest sieć podciśnieniowa. To są dwie różne, dwa różne rodzaje sieci. Dziękuję bardzo, panie. Jeszcze ja jeżeli to są nasze warunki przedstawione wodociągom, jeżeli te wodociągi nie przystaną na te nasze warunki, to co? Czy jest jakaś poważna negocjacja? Umowa nic polega na tym, że ci strony siadają i negocjują, ale jeżeli będzie taka umowa, która będzie za rozwiązanie, to nie ma mowy. Bo te środki związane się, że są w takich rodzajach, ale w szczegółach. Nie, mają ten projekt umowy, na tym pracują. Czyli nie zmienili, nie zrobili innego nowego projektu, tylko kierunek działania, czyli sama forma jest taka przyjęta. Natomiast byliśmy na spotkaniu może nie konkretnie umowy, bo umowa musi być najbliższa, ale rozmawialiśmy o sprawach technicznych, że będziemy w międzyczasie uzgadniać. To będą protokoły jakieś rozbieżności, protokoły uzgodnień, ustaleń. Będziemy to realizować. Ja proponuję i bardzo chętnie widziałem na przykład pana radnego Sikora, który jest na tego terenu, w takim zespole, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wspólnie spotykamy się z wodociągami, czy tam w tym zespole. Proszę państwa, to nie jest tak, że jedzie pani skarbnik, spotyka się z panem prezesem albo z główną księgową wodociągów, prawda? I stąd pracuje zespół, taki, o którym powiedziałem. Przepraszam bardzo, ale w pierwszej kolejności zgłaszał się pan Bogdan Sikora, przewodniczący. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, chętnie w takim zespole bym pracował, jak najbardziej. Tylko, bo z czego to wynika? Ja pracuję w spółdzielni mieszkaniowej Lapa i wodociągami mam do czynienia na bieżąco. To akurat tym się zajmuję. I proszę państwa, to jest takie oczywiste, że wodociągi mają patronat nad siecią, to biegiem lecą na każde zgłoszenie i usuwają awarię. To nieprawda. To
zawsze jest pytanie, jaki wycień? Duży, znaczący, czy jakiś tam inny? Tak jak drobny, jutro, pojutrze. Na wsi wycie, za tydzień podejrzewam się. Ile odbiorów? 10. Zamkną zasługę i czekamy. Nie jest tak oczywiste, że my nie przekażemy się, a nie przekażemy majątku, tylko tego nie rozumiem, bo przekazujemy mi sieć, a nie przekazujemy. Co jest majątku? To są sieci. No to no, jak nie wskazuje majątku, a sieci przekazujemy nieruchomości, jak pan to czyta. My dajemy sieć, taka jest zachowana. Tylko my. No właśnie, pojęcia, forma taka jest taki zapisana i z tego prawnicy skorzystały. Dzierżawa jest odkładanki na jądra. No właśnie, bo to była taka nieścisłość. Sieci przekazujemy, czyli narzędzie, i oni pracują, ale majątku to nie jest. Jak dla mnie to było to miasto. Majątek pojedynczy, czyli indywidualna, gdybyśmy oddali sieć, gdybyśmy przekazali sieć na majątek, to by się to wyznaczyło, że oddajemy, tak? I już nie jesteśmy, nie jesteśmy właścicielem, natomiast to przekazujemy do wykonywania zadań własnych. My nie możemy przekazać, bo to jest grunty są nasze. To wszystko, co jest w naszym gruncie, to jest zawsze nasze. Więc dlatego przekazujemy sieć do realizacji zadań. Tak, następna kwestia. Tak szybciutko, bo ja rozumiem, że czas goni, prawda? Następna kwestia. Wypowiadał się tutaj pan obecny radca prawny, nie tak dawno, nie zachęcam nas specjalnie do tego, żeby to przekazywać. Tak króciutko, żeby już nie ma tego oceniać. Następna sprawa. Koszty przyłącza. Dzisiaj mamy określone, że kosztuje tam 2000 czy ile wiem, nie? Może to się nie zmieni, ale miasto może sobie zarzucić 5000 za przyłącze. Kto im zabroni na przykład? I to są koszty dla indywidualnego odbiorcy. Nie mamy wyceny. My dzisiaj nie wiemy takich rzeczy. I może się okazać, że sobie taki prezent zrobimy, a szczególnie mieszkańcom, że nam będą dziękować przez całe lata. Także bym był ostrożny, delikatnie byśmy trzeba rozmawiać. Pewnie, że koszty są 100 tysięcy rocznie, ale przecież to, co pan wójt raczył przeczytać wcześniej, to oni to realizują. Oni nie biorą tych 100 tysięcy za darmo. Bo wszelkie awarie, to ja nie zgłaszam do gminy, tylko do tego pociągu. To są nasze koszty, co tysięcy. My płacimy na przykład za usuwanie awarii w Krakowie. Ale to my wykonujemy. Nie, to my wykonujemy. Nie, my wykonujemy. A to jest. Ja sobie do pociągu przyjeżdżam i ustawiam wodociągi. Ale kanalizację wodociąga. Ale to są ogólne koszty wodociągowo-kanalizacyjne. Wodociągi są pod zarządem wodociągu. Oni robią, usuwają awarię. Przepraszam, panie Krzysztofie, słowo tak, uściśle. To, o czym mówiłem, te 107 tysięcy, to dotyczy ścieków. Kanalizacji. Dlatego chodziło mi o sprecyzowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, za ja chciałbym jeszcze tylko do dwóch kwestii. No dobrze, no to mamy taką sytuację, że teraz załóżmy, że powierzamy to miasto Radomiowi, miasto Radom to już ma i buduje sobie na naszej terenie. No nie, no miasto, że wodociągi, albo wodociągi, nie wiem, że wodociągi, podlewie miasto, tak to dokładnie. Także budują sobie kanalizację, rozbudowują wodociągi, no i później po 5-10 latach, czy już tam jest rozwiązanie umowy. Do kogo te będą należały? Część własności naszej, część własności wodociągi, tak? Nie. Dobrze. Teraz jeszcze drugie pytanie, i to pierwsze. Dobrze, chwileczkę, drugie są, pani będzie odpowiadała. Druga kwestia. Panie wójcie, no pan to dopiero zaczął ubolewać, jak to pan zrobił przyłączy wodociągowych, ileś tam i znów pan udał to nie i grosza pan nie ma, pan to nie skoczy. To mam pytanie. A czy wystąpi pan do wodociągów miejskich, chociażby z takim pismem, ponad koszt, na końcową cenę, to się składa, jakie czynniki? Ano między innymi samowoda, amortyzacja, pożyczki, kredyty, obsługa, remonty, naprawy i tak dalej. Czy pan liczył sobie, co pan wykonuje, to jest procentowo też określone i załóżmy, że żeby dogadać się w związku z tym, że skoro prosimy koszt amortyzacji, napraw, remontów i tak dalej, żeby ta była stawka obniżona przez wodociąg. Czy pan z takim pismem wystąpi, kiedykolwiek? Proszę pana, z takim pismem konkretnie nie, ale właśnie to jest wszystko przedmiotem dyskusji. Właśnie no, to jest podstawą rozmów, tak? Wszystkie kwestie związane właśnie z amortyzacją. Jedni inwestują, drudzy zbierają kasę, trzeci
naprawia, wodociągi naprawiają sieć wodociągową, naprawiamy sieć kanalizacyjną i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, o czym rozmawiamy, ma na celu uporządkowanie stanu rzeczy w tamtym rejonie. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było po prostu przedstawienie tej gotowej umowy, która będzie już uzgodniona z wodociągami w Radzie i wtedy zaakceptowanie tej umowy, tych warunków. Moja propozycja jest taka. Ja też mówię słuchaniu wszelkich, bo wiadomo, każdego trzeba posłuchać, bo każdy jakąś reakcję ma, prawda? Niemniej jednak jest dużo wątpliwości zapytań. Ja również chciałam w tym momencie złożyć wniosek formalny o wycofanie w ogóle tego punktu z porządku obrad tej uchwały do momentu, aż będziemy mieli umowę i będziemy jasno wiedzieli, na czym głosujemy. Dzisiaj nie wiemy, na czym głosujemy. Pani Karnik mówiła, że co tygodnia trwają rozmowy, sprawy się planują tak bardzo długo. A pani mówiła, że dlatego, że na tygodniu nie wiemy, jak ławę, czy ustami tego tygodnia. Znaczy, w przyszłym tygodniu mam podstawę. Filip się nagrywał, tak to zaproponowałem. To jest mój wniosek formalny, proszę podać głosowanie do momentu umowy, ja chcę wycofać ten punkt w porządku obrad. Być może każdy ma relację po trochu, ale póki my do końca nie wiemy, na czym stoimy, bo taka jest prawda, to trudno jest dzisiaj się z tego odnieść i faktycznie my skąpię z mieszkańców nie dosyć, że potem pokażę, co to ma dzieci w umowie, będziecie się znać na tę umowę. Pani Skarbnik, weźmiemy to się prawnika, jak nie będziemy się znać i usłyszycie też bardziej pomocni od teraz mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dbajmy o interes mieszkańców, bo w tej chwili robimy wodociągom prezent za 100 tysięcy złotych z podatków mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pani radna zgłosiła wniosek formalny. Będziemy głosować wniosek formalny w sprawie, niech pani zdecyduje, wycofania. W sprawie wycofania punktu w porządku obrad do momentu, aż będziemy mieli jasną umowę z podatnikami, tak samo z umowę, która będzie obowiązywać. Chcemy ją zobaczyć, nie będę to nie wycofać. A ja mam pytanie do pani mecenas. Czy my mamy prawo to głosować, bo chyba tylko pan wójt ma prawo decyzji w tym zakresie? Dlatego jest pan radny Borkowski. Ja bym prosił o 10 minut przerwy. Proszę bardzo. 10 minut przerwy.